Literaturę łysk. Palec pedała na mnie nie działa. Zobaczysz, jeszcze ci resztki włosów wypadną. Jest siata, jest wieczór, jest impreza. Nie jestem w nastroju. Uważaj,
bo się jeszcze przekręcisz przed gwiazdką z takim nastawieniem. W naszym stanie dobre samopoczucie to podstawa. No, cieszymy się życiem. Batonika? Popcorn. Mam wrażenie, że lekarze przestali mnie lubić. Chyba ich załamuję. Coś ty łysy. Lekarze są nie do starcia. Zawsze mają pełno pomysłów na operacje, które można ci zrobić. Policzyłem. Mnie obiecali co najmniej 6. Łapiesz? Ledwo mi włosy odrosły, już się człowiek ucieszył, że jakoś wygląda i co? Znowu wpakował do mnie całą tablicę Mendeleja. Może ich inspirujesz? A dlaczego nie powiedzą mi po prostu, że umrę? No, ale do was załatwiałeś stary. Martwię się, poważnie. Za dużo myślisz, wiesz? Idę do automatu po jakąś kolkę. Zalejemy robaka i tyle, co? Na łysy. Pani Róża zaraz przyjdzie. Wieczorna radka, proszę, proszę, nie poznaję kolegi. Dureń, Róża mnie uczy. Pani Róża mnie uczy, pani Róża mnie uczy. Jesteś beznadziejny. Ja? Beznadziejny? Może troszeczkę, ale to przez nadmiar tanich chińskich zagęszczaczy spożywczych. A tobie od matematycznych równań całkiem się we łbie pomieszało. Pomyśl tylko, nie uczy się trupa. Gdybyś w najbliższym czasie miał wyjechać nogami do przodu, pani Róża już dawno biegałaby gdzie indziej. Idę, łysy, na razie. Nowych i w końcu zaczynają gnić.
Staniesz się składem starych, śmierdzących myśli, jeśli ich nie wypowiesz. Poza tym możesz co dzień poprosić go o jedną rzecz. Ale uwaga, tylko o jedną. Ten twój Pan Bóg, ciociu Różo, jest do niczego. Nawet złota rybka spełnia trzy życzenia naraz. Odpocznij, wrócę później. Porąbało cię. To cię porąbało. Przyjechali twoi rodzice. Moi rodzice? Niemożliwe, przyjeżdżają tylko w niedzielę. Niebieski Passat? No tak. Alufelgi? Tak. No, to przyjechali twoi rodzice. Proszę mi wierzyć, zrobiliśmy już wszystko, co w naszej mocy. Przykro. Jeszcze przywiążą mnie do łóżka, jak po operacji. Idź do niebieskiej wariacie. Siostrę biorę na siebie. Jestem trochę zmęczony. Zmęczony? Ile ty masz teraz lat? 18? Jak się ma 18 lat, to nie wie się, co to jest zmęczenie. Zwyczajnie wymiękasz. No to jak ty sobie wyobrażasz, co? Mam iść do niej i powiedzieć, że chcę ją zabrać na spacer, złapać za rękę i wybiec do szpitala? Dokładnie. Masz 10 minut. Czekam przy wejściu. Thank you.
any slow. Slow.